myślałem, że znowu spadnie w pizdu. Pewnie pochodnie, dobra, mam pochodnie. Tam z tym coś można zrobić. Hop. Z tym nic nie można zrobić. No dobra. O. Kurczak! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Mi się nigdy nie znudzi. Ruiny z okresu Kamakura. Czy to wszystko należało do Yamatai? Jeszcze mogłem po... O, skrzyniunia! To musiało należeć do amerykańskiego Marine. Ciekawe, czy było ich na wyspie więcej. Czy te znaki symboliczne... Zjazdy na górce po workach po piekarnie. No Jezus Maria. Na tym się można było zabić. To było takie śliskie. Czego wyjesz? Tu coś jest? Nie. No tu... Tu, o. Brawo. Skoczyć tam na dół, ale wiem, że ono sobie zrobi krzywdę przez to. Jak nic. O tam. No bo to pierwszy raz dzisiaj. Hop. Nie wiem, czy idę w dobrą stronę. Ale idziemy. Teraz co? Tu? Nie. Tam już byłem. Więc nie, tam też byłem. Więc tam też nie. I... tam.
czyli nie tam. Chwila. Tu coś się świeci, ale tu, tam nie tam mam iść. Może? Tam, tam. Mam iść tam do góry. Gdzieś tam. Czy tam, tam. Jop. Jop. Liczby. Może współrzędne. Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Numery dużego lotka. No dobra. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy przed chwilą. I gdzie ja mam wejść dalej? Tam już byłem. Tam też. I tam też byłem. Tam nie byłem. O. Boże, drzewa wybuchają. Halo. Wszystko jest w środku. Kurwa, wilki słyszę, jakby były obok. Nagle są gdzieś tam. Jeszcze ktoś gra w podchody. Pewnie. Wejdź tam, zagramy w słoneczko. Mhm. Taki chuj. Dzień dobry. Gdzie ten wilk? Przyszłam tylko po bagaż. Nic więcej. Ale zaraz coś wyskoczy. Jak nic, coś zaraz wyskoczy. No stary. Ja jestem tak gotowy, że zaraz coś mi na ryj wyleci. A i tak się wystraszę jak głupi, na bank. 100%. No kurwa, wiedziałem. Wiedziałem. Naciskamy, naciskamy! Naciskamy! Skurwy syna. Jak Sasza na bukak, no. A małe włosy. Uciekł.
Co mam podnieść? Co tu mogę? A, strzał. Kurwa. Kurwa. Jak go pizdła tak leży? Drzeźnie od pozycji bocznej ustalonej, nie? Okej. Trzeba cię połatać. Jeszcze mógł cię własnym językiem zadławić. No. Pozycja boczna ustalona, tak jest. Sylwestra ustalona. No, nieźle. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Kiczy. Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj. Ja chyba się bitrę dogarnę. Musimy nadać sygnał SOS. Moje drzewo. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. No rzeczywiście chuci w dupę. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie. Dlatego mam wrażenie, że każdy ją tutaj chce zabić. Każdy.